Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest środa, 21 tygodnia zwykłego. I dzisiaj liturgia słowa zaprasza nas do 23 rozdziału świętego Mateusza, wiersze 27-32. Jezus przemówił tymi słowami: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli w czasach naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Tak, właśnie, to jest w 23 rozdziale świętego Mateusza, to jest cała taka seria wypowiedzi Jezusa, które zaczynają się od takiego właśnie dramatycznego zawołania: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Tak, i w naszych uszach może to wyglądać na jakiś wyrok, na jakieś przekleństwo, prawda, na jakieś wygrażanie, że tak powiem, palcem albo i nawet pięścią ze strony Jezusa. Tymczasem widzicie, tu wychodzi pewna taka rzecz, że my mamy tendencję patrzeć na wszystko poprzez pryzmat naszych jakichś takich wewnętrznych uprzedzeń, poranień, naszych wewnętrznych różnych problemów. Zresztą Jezus mówi dzisiaj właśnie w tej pierwszej sekcji biada właśnie o tym całym niepoukładanym, tym całym pogubionym wnętrzu człowieka właśnie, więc jeżeli nasze wnętrza są niepoukładane, pogubione, jakieś pełne, jak to się nazywa, pełne problemów, pełne niewyjaśnionych rzeczy, pełne jakichś poranień, żali, uprzedzeń, pretensji, kompleksów, prawda, no to my mamy tendencję patrzeć na rzeczywistość właśnie poprzez pryzmat tego wszystkiego, no i odczytywać rzeczywistość właśnie w świetle, no, tego, co nosimy w naszym wnętrzu. To jest, szczerze mówiąc, nieuniknione. Dlatego na przykład święty Ignacy z Loyoli mówił o tym, że żeby dobrze rozeznawać duchowo, czy dobrze widzieć prawdę, obiektywnie widzieć prawdę, rzeczywiście widzieć obiektywnie, to trzeba najpierw dobrze zdać sobie sprawę, no, z tego właśnie, co się nosi we wnętrzu i dobrze zdać sobie sprawę, w jaki sposób może mnie to oszukiwać, prawda? Inaczej to będę gładko dawał się oszukiwać mojemu własnemu wnętrzu, moim własnym uprzedzeniom, kompleksom, poranieniom, żalom, pretensjom, innym tam niezałatwionym, niewyjaśnionym sprawom, czyli temu wszystkiemu, co Jezus nazywa, że pełni obłudy, nieprawości, prawda, kości trupich i wszelkiego plugastwa, nie? Właśnie, wszelkiego plugastwa. To trochę tak, jak rozważaliśmy opowieść o wydarzeniu w Kanie Galilejskiej, tam zwracałem uwagę na takie słowo antleo, które pochodzi od rzeczownika antlos, oznaczającego zęzę, prawda? I że to antleo to mówi o wypompowywaniu właśnie całego tego ścieku, który gromadzi się w zęzie statku właśnie, że cały taki ściek jest we mnie i ten ściek roztacza jakiś smród wewnętrzny. I ten wewnętrzny mój smród mnie trochę oszukuje, znaczy nie trochę, tylko bardzo. I dopóki ja sobie nie zdam sprawy, nie ponazywam wprawdzie tego wszystkiego, co ja w sobie noszę, dopóki ja tego sobie nie posegreguję sam przed sobą, no to właśnie będzie mnie to gładko oszukiwać, prawda? I zobaczę, bo o co chodzi w tej dzisiejszej Ewangelii, szczególnie w tej pierwszej części, że kiedy Jezus mówi o obłudnicy, prawda, i że pełni jesteście obłudy, nieprawości, jeśli chodzi o obłudę, to właśnie to jest słynne słowo obłuda, to Jezus często go używa właśnie w odniesieniu szczególnie do faryzeuszy czy uczonych w piśmie.
Ta obłuda po grecku to jest, ci obłudnicy to są hipokrites. Hipokrites to byli aktorzy grający w maskach w czasach Jezusa, nie? Ktoś, kto ukrywa swoją tożsamość pod maską waszej. I to najgorszy rodzaj obłudy, najgorszy rodzaj hipokryzji to jest wtedy, kiedy ja sam przed sobą zakładam sobie jakieś maski, nie? Kiedy ja nie stanę, że tak powiem, nie zmierzę się ze sobą taki, jaki jestem, prawda? Nie uznam wprawdzie, kim rzeczywiście jestem. Tak, no to jest najgorszy rodzaj właśnie hipokryzji, obłudy, oszukiwanie samego siebie właśnie. Przed samym sobą wkładanie sobie różnych takich masek, bo dopóki człowiek właśnie sam siebie oszukuje, sam sobie, sam przed sobą nie przyzna pewnych rzeczy, nie uzna pewnych rzeczy, no to właśnie sam siebie będzie oszukiwał, będzie żył w oszustwie, w konsekwencji będzie oszukiwał wszystkich dookoła, w szczególności Boga i innych ludzi. I to wszystko nigdy nie zafunkcjonuje, nigdy nie zostanie uzdrowione, dlatego jest zwiąże obłudę z bezprawiem. Anomia, prawda? Że co jest sprawiedliwością, prawda? Co jest sprawiedliwością? No, dać Bogu dostęp do tego wszystkiego, co mnie przerasta, z czym ja sobie nie radzę, pozwolić Bogu właśnie, żeby wypompował całe to szambo ze mnie, albo inaczej właśnie nawet nie tyle wypompował, co przemienił to szambo, które noszę w sobie, wyborne wino Jego obecności, tak? Wyborne wino obecności Jego Ducha, tak? Żeby mi przywrócił właśnie to, co święty Paweł opisuje w liście do Galatów, w 5 rozdziale, co święty Paweł nazywa owocami Ducha. Nie, że tu się trzeba przyglądać, nie? Czy ja noszę w sobie wyborne wino owoców Ducha, czy ja noszę w sobie właśnie jeden wielki bałagan, jedno wielkie szambło, jedno wielkie nakręcanie się, udręczanie się, taką mieszaninę lęków, uprzedzeń, podejrzeń, nakrętów, kompleksów, jakiegoś takiego dystansu, poranień, żali, pretensji, innych takich rzeczy. Trzeba się przyjrzeć głęboko, nie? Co ja w sobie noszę tak naprawdę, nie? Co we mnie dominuje, nie? Czy wyborne wino, że tak powiem, zrobione z owoców Ducha, tak? Czy właśnie całe to zęzowate szambo, nie? Czy właśnie ten cały ściek, nie? I teraz właśnie zobaczcie, że na czym polega problem. Prosty przykład, nie? Że czytamy taką serię wypowiedzi Jezusa, które się zaczynają od biada wam, biada wam, biada wam. To w naszych uszach to brzmi jak przekleństwo, jak pogróżki, prawda? A to nie ma nic wspólnego z przekleństwami, z pogróżkami, z osądzaniem, z wydawaniem wyroków w ogóle, nie? Bo trzeba patrzeć na Pismo Święte w kontekście całego Pisma Świętego, a nie tylko wyrywkowo, to po pierwsze, a po drugie patrzeć, co Pismo Święte chce powiedzieć, a nie co mi się wydaje, prawda? Właśnie zdawać sobie sprawę, że moje uprzedzenia, całe to moje wewnętrzne szambo, to mnie świetnie oszukuje, prawda? I że do Jezusa w ogóle nie pasuje taki obraz Boga wygrażającego, prawda, osądzającego, skazującego. W ogóle nie ma takich danych, żeby Jezusa utożsamiać z takim Bogiem. Przeciwnie, Jezus powiedział, że nie przyszedł osądzać, ale zbawiać. Natomiast to biada to jest bardzo podobne do tego, co Bóg wyrzekł. Po grzechu pierworodnym do Adama i Ewy. My uważamy, że Bóg wydał wyroki na Adama i Ewę, że Adam, że w pocie czoła ziemię uprawiał, Ewa w wielkim bólu rodziła dzieci. I tymczasem Bóg nie wydał wyroków, tylko stwierdził fakty, nie? Że teraz tak będzie, poszliście w tą stronę i ponieważ poszliście w tą stronę, to tam, gdzie poszliście, to jest właśnie tak. I my mamy żal do Pana Boga, że Pan Bóg tak dosyć jasno określa rzeczywistość, w której żyjemy i nie owija w bawełnę i właśnie uważamy, że to jest wina Pana Boga, że doświadczamy tego, co On powiedział. Ale to jest nieprawda, że to jest wina Pana Boga. Pan Bóg tylko stwierdza fakty, że tam, gdzie poszliście, to, co wybraliście, to jest właśnie takie. No i my się teraz szarpiemy z Bogiem, bo nam się wydaje, że jak Pan Bóg stanie się oszustem, tak jak my, nie? Że my właśnie lubimy robić dobrą minę do złej gry, my lubimy udawać, że tego całego szamba w nas nie ma, nie? Lubimy udawać właśnie wielce pobożnych, wielce poprawnych politycznie,
Zaraz do tego dojdę, bo są ciekawe zwroty Pana Jezusa i to jak najbardziej tyczą się czasów współczesnych. Nie lubimy oszukiwać samych siebie, nie? Że czas nie mija, że ja się nie starzeję, że ciągle jestem młodzieńcem. Prawda? Kiedy Jezus właśnie mówi tutaj tak, że wyglądają pięknie, lecz pełne są kości trup ich, to piękne. To jest takie greckie słowo chorajos. Chorajos. Chorajos to jest bardzo ciekawe słowo. Ono jest użyte na przykład do opisu owocu zakazanego, nie? Że owoc zakazany był miły z wyglądu i smaczny. To właśnie tu jest użyte chorajos. Na przykład w Pieśni nad Pieśniami się pojawia to chorajos. Nie? Tam oblubieniec zachwyca się oblubienicą. To chorajos to mówi o czymś, co jest jakby w pełni swojego rozkwitu, w pełni swojego rozwoju, w pełni swoich możliwości. Jakby w takim momencie, w takim stanie jakby najlepszego swojego bycia, nie? W takim momencie najwspanialszym, nie? Kiedy ja jestem najlepszy, najwspanialszy, najprzystojniejszy, w pełni rozkwitu, w pełni swojego rozwoju, w pełni swoich możliwości. To jest właśnie chorajos, prawda? Zobaczcie, że my uwielbiamy takich udawać, nie? Dzisiejszy świat w ogóle się nie godzi na to, że z jednej strony jest potrzeba jakiegoś rozwoju, cierpliwego rozwijania się, uczenia się, dochodzenia do czegoś krok po kroku. Nie, dzisiejszy świat chce mieć właśnie tylko chorajos. I chorajos i dzisiejszy świat z drugiej strony nie godzi się właśnie na to, że to chorajos przemija. Że czas mija, że ja się mogę zestarzeć, że mogę być słabszy, mniej sprawny, prawda, i tak dalej, nie? I zobaczcie, i to nas dotyka na każdej płaszczyźnie, że świat przede wszystkim myśli o tej płaszczyźnie takiej zewnętrznej, właśnie, że wszyscy mają być młodzi, przystojni, uśmiechnięci, prawda, żadnego siwego włoska, żadnej niesprawności, właśnie, wszyscy mają być sprawni, wysportowani, prawda, kaloryfer na brzuchu, prawda, w pełni sił, w pełni możliwości, prawda, świetnie funkcjonujący w pracy, doskonale wypełniający swoje obowiązki, przynoszący świetne zyski, prawda, świetne wyniki, nie? Że wszyscy powinniśmy być permanentnie w stanie chorajos. Nie? Jeżeli ty nie jesteś w stanie chorajos, to przestajesz być użyteczny w rozumieniu tego świata. Świat się wstydzi takiego stanu, że na przykład potrzebuje się czegoś uczyć, potrzebuje się czegoś dowiedzieć, potrzebuje do czegoś dojść, prawda? Potrzebuje się rozwijać, nie? Świat się tego wstydzi, nie? Zresztą to jest upierdliwe w rozumieniu świata, dochodzenie do czegoś takie mozolne, krok po kroku, prawda? Nie, to wszystko powinno być tego. To z jednej strony, a z drugiej strony właśnie, kiedy ten stan, że tak powiem, chorajos, tej świetności takiej właśnie przemija i okazuje się, że upływ czasu jest nieubłagalny i że ja się staję słabszy, mniej sprawny i fizycznie, intelektualnie i potrzebuję coraz więcej czasu na wykonanie tych samych czynności i w ogóle, no to jest dramat, no to jest, prawda, fantastyczne, różne egzotyczne próby powstrzymania upływu czasu. I na tym się robi zresztą całkiem niezły biznes, nie? Właśnie wmawiając ludziom właśnie takie kłamstwo, że ty jesteś dobry, ty jesteś użyteczny i wszystko jest z tobą w porządku, tylko wtedy, kiedy permanentnie jesteś chorajos, czyli jakby w szczycie swojego rozwoju, w szczycie swoich możliwości, w szczycie dobrego, w ogóle w stanie takim szczytowym jesteś, nie? Jak jesteś chorajos, to jest okej. A jak nie jesteś chorajos, to właśnie jesteś do wyrzucenia. I dlatego my ze wszystkich sił próbujemy się zaprezentować, że jestem chorajos, nie? Że daję radę, potrafię, umiem, świetnie sobie radzę i w ogóle, nie? I w ogóle. I to jest straszliwe oszustwo, w jakie my dajemy się wpędzać. Właśnie w to przekonanie, a to się zaczyna na grzechu pierworodnym. Właśnie to przekonanie, że ja jakoś muszę się jak najszybciej dochrapać tego stanu chorajos i ten owoc zakazany właśnie mi to obiecuje, że jak ja go zjem, prawda, jak ja go sobie zerwę i zjem, to tak, o prawda, pstryk i już będę chorajos, nie? W szczycie swojego rozwoju, w szczycie swoich możliwości i wtedy właśnie się zaprezentuję Bogu, jaki to jest świetny i wspaniały, nie?
Właśnie, i to się zaczęło w momencie grzechu pierworodnego i my cały czas tym żyjemy właśnie. I zobaczcie, że kupę naszej udręki to wynika właśnie z tego, że doświadczamy czegoś, że my wcale nie jesteśmy chorajos, nie? Że wcale tak naprawdę nie jesteśmy chorajos. Nie potrafimy się do tego przyznać przed sobą, przed Bogiem, przed ludźmi, bo jesteśmy dogłębnie przekonani, że nas to dyskwalifikuje, że mnie to dyskwalifikuje, że czegoś nie wiem, nie umiem, że potrzebuję się zapytać, potrzebuję się nauczyć, dowiedzieć. Prawda, potrzebuję się do czegoś przyzwyczaić, potrzebuję nad czymś cierpliwie pracować, a być może będę nad tym pracował do końca życia, aż do śmierci i nigdy tego nie wydoskonalę. I my nie potrafimy na to się właśnie zgodzić. I o tym Jezus mówi, że to jest właśnie biada, nie? Biada, że jeżeli będzie, na czym, o czym mówi to biada. To biada mówi o tym, to nie jest osąd, to nie jest przekleństwo, to nie jest wyrok, to jest stwierdzenie faktu, nie? Właśnie to jest żal Boga nad drogą, którą wybraliśmy, że jeżeli będziemy brnęli w to kłamstwo opisane przez to słowo, którego symbolem jest to słowo chorajos, jeżeli będziemy brnęli właśnie w taki chory idealizm właśnie, chory idealizm, prawda? Jeżeli dalej będziemy się trzymać tego przekonania, że my musimy nie wiadomo co pokazać po sobie, nie wiadomo co wydusić z siebie, to właśnie będzie coraz gorzej, będziemy coraz bardziej zmierzać do grobowca, do śmierci właśnie, do rozpadu, nie? Do rozpadu. Bo właśnie zobaczcie, że to kłamstwo chorego idealizmu właśnie, to kłamstwo świata, w którym żyjemy, właśnie to kłamstwo związane z tym słowem chorajos, to właśnie zamyka nas właśnie w czymś takim, że ja muszę ze wszystkich sił udowodnić na zewnątrz, jaki to jestem sprawny, doskonały, świetny w ogóle, jak sobie radzę, w jakim to szczytowym stanie jestem i w ogóle i tak dalej, nie? I to kłamstwo z drugiej strony zamyka mnie w totalnej nieakceptacji jakiejkolwiek słabości, nieporadności, czegokolwiek. Dlatego ja sam przed sobą będę odsuwał od siebie, w ogóle nie przyjmę do żadnej wiadomości, że ja mam jakiś kłopot, problem, jakieś nierozwiązane rzeczy, jakieś niedoskonałości, słabości, jakieś rzeczy, z którymi sobie nie poradziłem. I dlatego to się będzie, to wiecznie będzie niezałatwione, bo ja w ogóle nie przyjmę do wiadomości, w ogóle nie pozwolę sobie powiedzieć, nie pozwolę sobie pokazać, w ogóle próba pomocy mi, to w ogóle będzie przeze mnie uważana za atak na mnie, nie? Bo ja próbę pomocy od razu odczytam jako poniżenie, prawda? Że jak ktoś śmie w ogóle mówić, że ja mam jakąś chorobę, że prawda, właśnie, nie? To na przykład rozmawiałem z takim znajomym, który pracuje w szkole i mówi, że jest pewien dramat wśród uczniów mieszkających w internacie w tejże szkole. Bo wielu z nich jest regularnymi narkomanami, mówi, ale nie da się o tym rozmawiać z rodzicami. Bo mówi, jak próbuję rozmawiać z rodzicem o tym, że dziecko ma pewien problem i że trzeba by się tym zająć, to pierwsza reakcja to jest właśnie atak, że jak ksiądz śmie oczerniać nasze dziecko, nie? Jak, nie ksiądz, tylko jak pan śmie oczerniać nasze dziecko, nie? Tymczasem on to robi z troski, bo sam jako nauczyciel nie jest w stanie podjąć kroków wobec nieletniego dziecka. To może zrobić tylko prawny opiekun, jeśli chodzi o terapię nieletnich właśnie, terapię uzależnień. No i zobaczcie, to jest właśnie to, że ktoś wyciąga do ciebie rękę, chce ci pomóc, a ty po pierwsze traktujesz to jako atak, jak śmiesz twierdzić, że ja mam jakiś problem, jak śmiesz twierdzić, że mi się coś nie udało, jak śmiesz twierdzić, że ja potrzebuję pomocy. Ja się też z tym spotykam w mojej pracy, że z jednej strony niby ludzie przyjeżdżają, proszą o pomoc, a z drugiej strony jak ja próbuję diagnozować ich stan, no to nieraz są właśnie nerwy, nie? I trzeba cierpliwie tłumaczyć, że ja nie osądzam, nie oceniam, tylko diagnozuję, no mówię o co chodzi tak naprawdę, nie? I właśnie to pokazuje, jak nam jest trudno zmierzyć się ze sobą. Wiesz, to pokazuje, dlaczego my wszyscy jesteśmy hipokrytami. Jezus właśnie mówi, że jeżeli będziemy szli w tą stronę, właśnie w tą stronę odpychania od siebie świadomości, że sobie nie radzimy, że wcale nie jesteśmy chorajos, że wcale nie jesteśmy u szczytu rozwoju, że wcale nie jesteśmy doskonali. Jeżeli będziemy to ciągle szli w to kłamstwo właśnie chorego idealizmu, to będzie tragedia, to będzie grób. To właśnie uczyni to Boga bezradnym, bezsilnym wobec nas. Właśnie stąd wypływa to Chrystusowe biada. To nie jest wyrok, to jest stwierdzenie faktu.
że właśnie brnięcie właśnie w tą stronę kłamstwa, tego chorego idealizmu, właśnie brnięcie właśnie w tą stronę odpychania od siebie jakiejkolwiek świadomości, że coś ze mną jest nie tak, to właśnie czyni Boga bezradnym i bezsilnym wobec nas. Bo Bóg nie jest w stanie przebić się przez ten mój mechanizm odpychania wszelkiej pomocy, no bo jak ktoś śmie włącznie z Bogiem twierdzić, że jakiejś pomocy potrzebuje. Właśnie i to jest jedna przestroga Jezusa właśnie przed takim chorym idealizmem, przed takim ciągłym uciekaniem przed sobą samym. Właśnie, a zobaczcie, dokąd to prowadzi. To jest druga przestroga Jezusa, druga część dzisiejszej Ewangelii, druga biada. Właśnie drugi fałszywy kierunek, który kończy się tragicznie, który czyni Boga bezradnym i bezsilnym, bo to odpychanie ciągu od siebie tej świadomości, że coś ze mną jest nie tak, to prowadzi nieuchronnie do tego, co się pojawia w drugiej części, że wszyscy są źli. Wszyscy są grzesznikami, wszyscy mają jakieś problemy, wszyscy są źli, tylko nie ja. Gdybym ja był na twoim miejscu, to bym tak sobie z tym radził, nie? Prawda? To jest właśnie, zobaczcie to, gdybyśmy my byli na miejscu naszych przodków, to byśmy nie pozabijali tych proroków, których dzisiaj tak świetnie czcimy, nie? Zobaczcie, to jest to napędzanie sobie właśnie tego bębenka, nie? Podbijanie sobie tego bębenka właśnie za cenę właśnie poniżania innych. Zresztą faryzeusz to znaczy oddzielony notabene. To w ogóle ciekawa rzecz, że Jezus dotyka takiej właśnie podwójnej grupy uczeni w piśmie i faryzeusze, bo faryzeusze potrzebowali uczonych w piśmie do czego? Bo uczony w piśmie spędzał czas na studiowaniu pisma, w szczególności Tory, na wydobywaniu z Tory takich właśnie szczegółowych wskazówek. To rób, tego nie rób. Tak się zachowuj, tak się nie zachowuj. I z kolei faryzeusze spędzali życie właśnie na drobiazgowym wypełnianiu tego, co uczeni w piśmie wydobywali z Tory. No i tu sobie budowali poczucie, jaki to jestem świetny, bo ja to wszystko spełniłem i teraz uf, nie? W zaciszu swojego domu mogę sobie dać ulgę, nie? To trochę tak, jakbyś przez cały dzień drobiazgowo wypełniał sobie obowiązki, a wieczorem, no to teraz mam prawo się napić i butelkę whisky i pijany w sztok idziesz spać, nie? Ale rano jakoś tam się zżerasz, nie? Pijesz 4 kawy, nie? W miarę się ogarniasz, nie? Bo ja muszę się do ludzi uśmiechać, prawda? No idziesz znowu tam drobiazgowo na zaciśniętych zębach wypełnić swoje obowiązki, byle do wieczora, byle znowu tam butelkę whisky, nie? Ta butelka whisky, no to jest jakiś taki symbol, nie? Ale zobaczcie, że niestety wielu ludzi tak funkcjonuje, nie? To jest biada, to jest piekło. Właśnie to jest biada, jeżeli tak funkcjonujesz i mało tego, jeżeli tak funkcjonujesz, to znaczy, że bardzo potrzeba ci pomocy, tylko pytanie, czy ty dasz sobie pomóc. I właśnie stąd to Chrystusowe biada, biada pod adresem tych wszystkich, którzy nie dają sobie pomóc, bo właśnie ciągle sobie budują taki fałszywy obraz, jaki to jestem świetny, prawda? Jaki to jestem świetny. Tak, no i właśnie, a z drugiej strony ten bębenek jest jeszcze podbijany właśnie czymś takim, jacy to są inni źli, jacy to są inni gorsi, nie? Że ja nie jestem taki, nie? A Jezus mówi, no jesteś, tylko przyznajesz, że jesteś potomkiem grzeszników, że żyjesz wśród grzeszników, że jesteś po prostu jednym z nich, nie? Jesteś taki sam, to wyjdzie z ciebie. I prędzej czy później to wyjdzie z ciebie, im bardziej będziesz udawał, że taki nie jesteś, im bardziej będziesz żył na zaciśniętych zębach, im bardziej będziesz potępiał wszystkich wkoło, im bardziej będziesz odsuwał wszelkie próby pomocy, tym gorsze rzeczy z ciebie w końcu wyjdą. To w końcu wyjdzie, to nie ma szans, to w końcu wybuchnie i wypłynie. I sam będziesz przerażony tym, co wybuchnie i przypłynie, wypłynie, tak jak Jezus mówi, dopełnijcie miary waszych przodków, nie? Że przodkowie faryzeuszy pozabijali proroków, a ci z czasów Jezusa zabili Jezusa. I teraz znowu nie można mówić, że oni są większymi grzesznikami niż my. Nie można mówić, że Adam wszystkiemu winien, bo to on zgrzeszył. Tylko trzeba stanąć przed lustrem i powiedzieć, to ja jestem grzesznikiem, to ja potrzebuję pomocy. I to jest właśnie orędzie, właśnie to jest ten okrzyk Chrystusowego serca, serca pełnego miłości, miłości, która chce mi pomóc, tak? Która chce, że tak powiem, wypompować ze mnie to całe szambo, przemienić to całe szambo moje w cudowne wino właśnie owoców Ducha Świętego, prawda? Miłości, która chce mnie kochać, chce się o mnie zatroszczyć, zatroszczyć się o to wszystko, z czym ja sobie w sobie nie radzę. Ten bolejący okrzyk właśnie tej miłości, nie?
której ja nie pozwalam o siebie się zatroszczyć, bo idę w jak najbardziej fałszywym kierunku. I to jest właśnie dramat tego kierunku, jest właśnie taki, że ja do bólu oszukuję sam siebie. Oszukuję sam siebie, wierząc w niewzruszenie właśnie w ten chory idealizm, właśnie w to chore, chorajos, nie? Jaki to ja muszę się zaprezentować świetnie. A tymczasem Bóg przychodzi, miłość przychodzi zatroszczyć się właśnie dlatego, że ja nie jestem w stanie się o siebie zatroszczyć. I tu nie ma co się, że tak powiem, szarpać, tylko wreszcie z radością dać się o siebie zatroszczyć, nie? Dać się zatroszczyć o to wszystko, co noszę w sobie, z czym sobie nie radzę, co mnie zatruwa, co mnie oszukuje, co mnie prowadzi do tego, że ja oszukuję sam siebie, oszukuję innych. A prędzej czy później niestety to wszystko wybuchnie, ja wtedy tego nie zniosę. To właśnie przykładem takiej postawy do bólu, oszukiwania to był Judasz. Judasz, który nigdy nie odsłonił się przed Jezusem, który nigdy nie dał się wciągnąć w prawdziwy dialog z Jezusem, który do końca tam gniótł te swoje rzeczy w sobie i kiedy to ostatecznie wybuchło, to Judasz tego nie zniósł. Ale Judasz przyzwyczaił się do tego, że jakby wyrobił sobie takie przyzwyczajenie, że ja się gniotę ze wszystkim sam. I kiedy to wszystko wybuchło i ostatecznie Judasz go nie zniósł, no to jedyny sposób, jaki znalazł, żeby sobie z tym sam poradzić, to skasować siebie, nie? Bo już nie mogę znieść siebie. Właśnie do tego to prowadzi. Zobaczcie, jak żyje współczesny świat, jak ludzie nie potrafią znieść siebie, jak ludzie permanentnie uciekają od siebie w różne dziwne rzeczy. Właśnie o to zemu duchowi chodzi, żebym ja nie mógł znieść siebie. I w to wchodzi miłość, cierpliwa, troskliwa miłość, która mi pokazuje, że ja właśnie taki z tym wszystkim, co ja sam o sobie myślę, że jestem wart tego, żeby o mnie się zatroszczyć, zainteresować się mną, poświęcić mi czas, uwagę, być ze mną, towarzyszyć mi, zająć się tym wszystkim, czym ja nie potrafię się zająć. I nagle odkrywam swoją wartość, odkrywam swoją godność. Właśnie ja taki, nie? Pełen kości trupich, nie? Odkrywam, że jestem wart tego, żeby przywrócić mnie do życia, tylko żebym pozwolił się przywrócić do życia, żebym dał się kochać. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.